Witam. Idę się pochlupać jeszcze. W tą stronę fajnie, bo jest z prądem, a w tą stronę pod prądem. Ale super, mówię wam. Super. Ela, zaraziłaś mnie totalnie tym łażeniem po wodzie. Teraz się taplam jak ta czapla, co niepodobna do czapli. Także jest super. Będę tęsknić za tą wodą. Bardzo tu fajnie, bo jest czysta przede wszystkim woda. Bo u mnie są tam jakieś stawy, ale są, z tego co pamiętam, to strasznie brudne. Glina, że jak człowiek wejdzie, to bardziej brudny wyjdzie jak wszedł. A to jest cudownie, każdy kamyczek widać. Także super. O, to potapnę trochę. Pobawię się tą czaplę. Tylko strasznie kamyki tutaj gniotą. O, zapomniałam, mogłam sobie klapki wziąć. Jutro sobie wezmę może klapki. To będzie lepiej. Cudownie. Fajna akupunktura od spodu, stopy się masują. Najgorzej tu na końcówce, bo są bardzo śliskie kamienie. Nie wiem dlaczego tam. Ja tutaj już wychodzę, to jak z lodu by byłem. O, super kochani. Zakochałam się kiedyś w górach, a teraz się zakochałam w wodzie. To są moje miłości.
A wiecie, jak człowiek się już zakocha, to nie może bez tego żyć. Dlatego mówię, kiedyś zobaczyłam góry, to zauroczyłam się górami. Teraz pobrodziłam sobie po wodzie. Pokochałam wodę. Cudownie. Kurczę, muszę się przysiąść i nauczyć pływać. Takie brodzenie po wodzie to mi... to szkoda. Tak jakby popłynął, to też frajda. No co, kochani? Buźka. A ja bawię się dalej. Radzę wam też, jak macie gdzieś jakąś wodę, nie siedźcie w domu przed telewizorem. Naprawdę szkoda. Lepiej sobie posiedzieć w wodzie. Ochłodzić się przed spaniem. O, cudownie. Bye, bye.